Witajcie drodzy kochani, pozdrawiam Was serdecznie, tutaj z Teneryfy. W dzisiejszym programie chciałem omówić jakość leczniczą nasion papai. Tutaj właśnie przed nami mamy przeciętą na połowę papaję. Właśnie tutaj są w środku nasiona. Te nasiona wybieramy, wrzucamy do blendera, miksujemy i po prostu spożywamy. Dlaczego? Ponieważ te nasiona mają specjalne właściwości lecznicze. Pomagają w problemach jelitowych, problemach żołądkowych. Jeżeli ktoś ma wrzody żołądka, jeżeli ktoś ma problem z jelitami, jeżeli ktoś ma problem z nerkami, wówczas te nasionka po prostu nam pomogą. Są na lepsze trawienie, na lepsze wydalanie pasożytów z organizmu naszego. Właśnie te nasionka, drodzy kochani, zblendowane, one mają taki jakby smak trochę pieprzu, to są trochę takie jakby ostre. Ale nic się tym po prostu nie martwcie, ponieważ te substancje, które zawierają te nasionka, są po prostu dla nas bardzo korzystne, bardzo lecznicze. Także polecam naprawdę spożywanie zarówno owocu, jak i również nasionek razem z papają, ponieważ one mają taką funkcję oczyszczającą nasz organizm z wszelkiego rodzaju toksyn, wszelkiego rodzaju pasożytów. I właśnie jest wskazane, drodzy kochani, jeżeli ktoś mieszka w strefie, gdzie może taką papaję po prostu zdobyć, żeby się zrobił sobie jakby taki zblendowany nasiona, po prostu zmieszane razem z owocem papaji, albo popijając jakimś sokiem, popijając kubkiem wody. Ważne, żeby te nasiona po prostu spożywać. Ja dodam, że te papaje występują zazwyczaj w strefie tropikalnej. Ale jeżeli w jakimś supermarkecie w Polsce możecie zakupić, to po prostu jest okazja, żeby te nasiona po prostu spożywać. One są bardzo zdrowe, także nie mieć jakiegoś strachu przed spożywaniem tych nasion. One są jak najbardziej zdrowe, jak najbardziej korzystne dla naszego organizmu. To by było na tyle. I jeszcze na marginesie chciałem skomentować, iż nasza firma produkuje Aronit. Na linku pod YouTube'em będzie odnośnik do naszych aukcji. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.